pożegnanie się z Rosją w Europie to jest zwycięstwo na miarę epoki, na miarę kilku stuleci. Przyjęcie Ukrainy do Unii zdejmuje z nas w ogromnym stopniu odium państwa granicznego, marchi granicznej Zachodu. Stajemy się państwem wewnętrznym. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej oznacza realizację drugiego historycznego, strategicznego celu Polski, czyli pozbycia się Rosji z Europy. Jednym z kluczowych elementów w dziedzinie kultury w Europie było właśnie obrona tożsamości kultur narodowych. Nie kultury europejskiej jakiejś, bo tej ta jest, ale to jest ten rama, w których się mieszczą kultury narodowe. Europa narodów tak, ale Europa dość mocno zintegrowana tak, żeby mogła mówić jednym głosem na zewnątrz, bo w przeciwnym razie nas rozegrają po prostu. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i witam serdecznie w Pomówmy Realnie, programie, w którym bez bzdur, bez clickbaitów mówimy o sprawach najważniejszych z osobistościami życia publicznego. Exposé ministra Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, wzbudziło spore emocje w ostatnich dniach, a koresponduje ono z szeregiem istotnych wydarzeń międzynarodowych. Jaka jest wizja Sikorskiego? Jak ma się do niej coraz bardziej wojenna retoryka premiera Tuska i jak to wszystko ma się do rosnących wyzwań geopolitycznych w Polsce? O tym porozmawiam dzisiaj z Jerzym Markiem Nowakowskim oraz jego kotem, którego mogliście Państwo zobaczyć przed chwilą, byłym ambasadorem w szeregu krajów, stałym współpracownikiem Nowej Konfederacji, byłem wicenaczelnym wprost, obecnym prezesem Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, witaj. No tak, no mój kot nie dość, że pokazał się w całej okazałości, to teraz próbuje poruszać komputerem z tyłu. No i nawet mu się udaje, bo twój wizerunek faluje przez to, także no to ewentualne straty wizerunkowe pójdą na konto kota. Tak, kot jest kotem ormiańskim, wobec trudnej sytuacji geopolitycznej Armenii ma specjalne prawa. No tak, może będzie tu etiudę rewolucyjną, prawda, niczym Chopin próbował wytworzyć poprzez ruchy komputera, no ale to trudno. No dobrze, natomiast drogi Marku, exposé Sikorskiego wzbudziło spore emocje, w tym bardzo ostrą reakcję prezydenta Dudy i ogólnie opozycji. Jaka jest istota tego przemówienia, twoim zdaniem? Co z niego istotnego? Ja wysłuchałem tego exposé z pewną satysfakcją, bo jest to, czego oczekuje się od exposé, pewna dość precyzyjna wizja polskiej polityki zagranicznej. I jest to wizja strategicznego zwrotu jednak w dziedzinie polityki zagranicznej Polski. Polityki, która była w mojej ocenie przez ostatnie lata, i tu podzielam część przynajmniej tych mitów, opinii o części mitów, którą wygłosił minister Sikorski, była polityką nadmiernie godnościową, nadmiernie suwerenistyczną, nie suwerennościową, tylko suwerenistyczną, i polityką nadmiernie uzależnioną od falowania nastrojów wewnętrznych. Sikorski. Jak chcesz wyjaśnić, co masz na myśli, mówiąc nadmiernie suwerenistyczną? Nastawioną na budowanie wizji suwerenności w wersji XIX-wiecznej. To myślę, że jeszcze w naszej rozmowie się pojawi, bo to jest kwestia dość kluczowa w sporze, który się toczy. Ale taka suwerenność w wersji XIX-wiecznej, czyli suwerenność rozumiana jako działanie państwa bez liczenia się z partnerami międzynarodowymi, czy w każdym razie uznawania, że
Nie istnieje coś takiego jak pewna pula dobra wspólnego w ramach działań międzynarodowych czy funkcjonowania w pewnych międzynarodowych organizacjach i układach. Ale jak mówię, do tego Pewna pewnie pula trzeba dobra dojść. wspólnego? Proszę. Co masz na myśli? Co masz na myśli, mówiąc pewna pula dobra wspólnego? No, pewna pula dobra wspólnego jako interesy instytucji takich jak Unia Europejska, jak NATO, jak pewne formaty no, w rodzaju Rady Państw Morza Bałtyckiego i tak dalej, które niekoniecznie w pełni korespondują z naszym narodowym zestawem interesów, takich jak my je widzimy, natomiast są interesem budującym pewien minimalny wspólny mianownik w tych organizacjach. Tu znakomitym przykładem będzie spór dość fundamentalny, czy ten, który został zbudowany jako fundamentalny spór o zasygnalizowane przez Sikorskiego gotowość Polski do rozmowy w pewnych warunkach, przy pewnych spełnieniu pewnych warunków o zmianach modelu zarządzania Unią Europejską. Na No przykład. właśnie, zatrzymajmy się tu na chwilę, bo wokół tego natychmiast opozycja podniosła larum, że Sikorski zgadza się na zmiany traktatów, na ograniczanie suwerenności. Czy to jest ten suwerenizm, o którym mówisz, czy Tak, też to jest ten coś jest suwerenizm, o rzeczywiście na którym rzeczy? mówię. Bo To ja słuchając, nie usłyszałem tego, ja słyszałem to samo, co ty mówisz, czyli wyrażenie gotowości do rozmowy, a nie żadną decyzję, że zmieniamy, prawda? No więc, no ale wyrażenie gotowości do rozmowy jest właśnie pójściem w poprzek tej narracji suwerenistycznej. Narracja suwerenistyczna w tym wypadku polega na skopiowaniu pewnego sformułowania, którego autorem był Jan Rokita, Nica albo śmierć. No więc tutaj weto albo śmierć, prawda? Tymczasem Sikorski powiedział w swoim exposé dość jasno, że jesteśmy przeciwni zmianom traktatowym, głębokim zmianom w procesie decyzyjnym, natomiast zasygnalizował, że w pewnym momencie możemy stanąć wobec konfliktu celów. Z jednej strony utrzymania formuły decyzyjnej, która obecnie obowiązuje w Europie, a z drugiej strony konieczności przygotowania kolejnego rozszerzenia Unii, w tym oczywiście sprawy dla nas fundamentalnej, czyli akcesu Ukrainy do Unii Europejskiej. Jeżeli warunkiem akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej będzie dla większości krajów unijnych, czy dla w każdym razie decydującej grupy wewnątrz Unii. Jeżeli warunkiem akcesu Ukrainy będzie zmiana modelu głosowania, przynajmniej w niektórych kwestiach, to wydaje się, że należy o tym co najmniej rozmawiać i zadać sobie pytanie, co jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest, żeby rozszerzyć Unię o Ukrainę, co jest w mojej ocenie absolutnie polskim strategicznym interesem, nie na kadencję czy dwie, tylko na dekadę. Czy Dlaczego? upierać się przy obecnym systemie decyzyjnym, który prędzej czy później i tak ulegnie pewnej erozji? Wydaje Dlaczego mi się, że przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej jest tak ważnym interesem Polski w Twoim przekonaniu? to jest z dwóch powodów. Po pierwsze i kluczowe, to o tym parę razy rozmawialiśmy zresztą, że myśmy powinni przyjąć sposób myślenia taki, jaki był udziałem Niemców wtedy, kiedy byli najtwardszym adwokatem polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Mianowicie przyjęcie Ukrainy do Unii zdejmuje z nas w ogromnym stopniu odium państwa granicznego, marchi granicznej Zachodu. Stajemy się państwem wewnętrznym w ogromnym stopniu, co
fundamentalnie zmienia polską pozycję wewnątrz Unii. To tak jak Niemcy mogli upomnieć się tak naprawdę o jakąś formę roli przywódczej w Europie, dopiero wtedy, kiedy Polska znalazła się w Unii i oni się stali nagle środkiem Unii Europejskiej, a nie jej pograniczem, to samo dotyczy Polski. To jest ten warunek, to jest ta kwestia z gatunku dużej geopolityki. Powtórę, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej oznacza realizację drugiego historycznego, strategicznego celu Polski, czyli pozbycia się Rosji z Europy. Europa rozszerzona o Ukrainę jest Europą, dla której Rosja przestaje być partnerem wewnętrznym, a staje się partnerem zewnętrznym, co oznacza dla nas, że odwracamy wyniki bitwy pod Połtawą z 1709 roku. Że... Ale jak? Przecież dalej będzie Białoruś spenetrowana głęboko przez Rosję i w sensie wojskowo-operacyjnym już podporządkowana tuż przy Polsce. Nie, Będzie jeżeli dalej obwód Rosja... królewiecki. Nie zgadzam się. Okręg Królewiecki to jest, to jest rosyjska twierdza pograniczna, która ma ograniczone znaczenie po zmianach na Morzu Bałtyckim. My nie zauważamy, że kompletnie zmieniła się rola Kaliningradu, Po Królewca. przyjęciu Szwecji i Finlandii do NATO. Tak, po przyjęciu w Szwecji i Finlandii do NATO, po tym jak Bałtyk stał się wewnętrznym morzem natowskim, możliwości komunikacyjne Rosji, możliwości wyprowadzenia ofensywy z Królewca są niesłychanie ograniczone. Królewiec może być graniczną twierdzą rosyjskiego imperium, która będzie utrudniała w ich mniemaniu potencjalny atak Zachodu, ale przestaje być pistoletem wymierzonym w Zachód. To jest też zmiana w polu strategii, jest to zmiana kopernikańska zupełnie. Natomiast Białoruś, jeżeli, bo tu mamy ten warunek porażki Rosji na Ukrainie, nie klęski, a porażki, czyli nie osiągnięcia celów wojennych przez Rosję na Ukrainie, bo tutaj musimy to stopniować. Klęska Rosji to jest zatknięcie flagi ukraińskiej w Sewastopolu, mówiąc pewnym skrótem. Natomiast porażka Rosji to jest niezdolność państwa rosyjskiego do pokonania Ukrainy i konieczność zaakceptowania realnej suwerenności państwa ukraińskiego. Więc wystarczy porażka Rosji do tego, żeby Białoruś znalazła się w sytuacji takiej, jeżeli nie będzie twardo okupowana przez wojska rosyjskie, to odpłynie prędzej czy później na zachód od Rosji. Raczej prędzej niż później. Więc ten warunek białoruski prędzej czy później zostanie spełniony, jeżeli skutecznie obroni się, czy zwycięsko obroni się Ukraina. Im bardziej No, zwycięsko, tym prędzej skończy się rosyjskie panowanie na Białorusi. Okej, zatrzymajmy się na tym chwilę, bo także Sikorski w swoim exposé mówił bardzo wyraźnie i bardzo optymistycznie o perspektywach wojny ukraińskiej, mówiąc, że celem i jego nadzieją jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę, tak jakby to było w zasięgu ręki. Czy twoim zdaniem ta opcja jest rzeczywiście wciąż w grze? Tak, znaczy między innymi dlatego Sikorski ku trochę nieuzasadnionemu moim zdaniem rozbawieniu części posłów Prawa i Sprawiedliwości, stąd te wyliczenie, stąd ta statystyka, którą w pewnym momencie zaczął przytaczać w swoim exposé, wskazująca jak duża jest przewaga Zachodu nad Rosją. Przewaga ekonomiczna, przewaga nawet w zasobach militarnych, mimo głębokiego rozbrojenia Europy. Wobec tego ta opcja leży na stole i jest uzależniona w ogromnym stopniu od determinacji. To mówił kilkakrotnie Sikorski, a to powtarzało wielu polityków. W zależności od determinacji świata zachodniego, na ile będzie on chciał z Rosją
realnie wygrać. Na razie wydaje się, że mamy sytuację taką, że elity polityczne Zachodu, te ścisłe, wąskie elity polityczne, są nastawione na konsekwentne wspieranie Ukrainy i dążenie do tego, żeby Rosję pokonać. Co innego już zarówno z dużą częścią obywateli, jak z tym, z tą szerszą elitą polityczną, szerszą elitą wpływu. Dlatego zresztą te wybory do Parlamentu Europejskiego rzeczywiście są ważne. I nie jest prawdą to, co mówił Antek Dudek, że to jest wewnętrzna gra elit. Nie. Te wybory są o tyle ważne, że wskażą na możliwy kierunek ewolucji myślenia społecznego. Żyjemy w świecie demokratycznym. Jeżeli nawet przywódcy są do czegoś przekonani, wolą być następcami Churchilla niż Chamberlaina, używając języka amerykańskiego sporu w kongresie, to jeżeli nie będą mieli wsparcia społecznego i nie potrafią przekonać obywateli, to oczywiście wsparcie dla Ukrainy upadnie Ukraina i znajdziemy się w sytuacji tego wariantu B, czyli na najgorszego dla nas. Jeżeli chcemy, żeby ten wariant pozytywny się zrealizował, musimy włożyć ogromnie dużo wysiłku w pogłębienie komunikacji pomiędzy tą elitą przywódczą, która już wie, to wie nawet Scholz, wie Macron, że z Rosjanami rozmawiać się nie da, że Rosja powinna być out of Europe, a nie in, jak długie lata sądzono. Ta Rosja out of Europe to jest dla nas, powinien być dla nas cel strategiczny, bo o ile znalezienie się w środku Unii Europejskiej to jest zwycięstwo na pokolenia, znaczy na pokolenie powiedzmy, bo nie wiadomo jak dalej się procesy europejskie będą rozwijały, o tyle pożegnanie się z Rosją w Europie to jest zwycięstwo na miarę epoki, na miarę kilku stuleci. Geograficznie Europa jest po Ural, prawda? W sensie orientacji w polityce zagranicznej Rosja sama postawiła na Azję już wcześniej. W jakim sensie jest to wypychane? Rosja postawiła na Azję, ale Europa stawiała na Rosję. Pamiętajmy, że jeszcze bardzo niedawno przywódcy francuscy mówili, że no, musimy doprowadzić do tego, że Rosja wraca do europejskiego dialogu. Takie było myślenie Niemiec, takie było myślenie Brytyjczyków długi czas również, że Rosja jest partnerem do rozmowy o Europie. W tym momencie Rosja sama siebie wykluczyła z rodziny europejskiej. Zupełnie inaczej rozmawia się z kimś, kto jest nawet pobocznym, awanturniczym członkiem rodziny, a zupełnie inaczej rozmawia się z sąsiadem, który z tą rodziną nie ma nic wspólnego. Otóż Rosjanie w epoce Piotra I na trwałe, jak się wydawało, weszli do rodziny europejskiej i przytłoczyli tę Europę. Przytłoczyli Europę zarówno swoją wielkością, jak i swoją odmiennością cywilizacyjną, która tę Europę w pewnym sensie korumpowała. Doprowadzała do rozkładu dotychczasowych mechanizmów działania w Europie. I w tej chwili Rosja... Tylko w międzyczasie Rosja toczyła ileś wojen z krajami tutaj dalej na zachód. No nie, ale cały okej, czas była tylko w my polityce wewnątrz europejskiej. Europy toczyliśmy też wojny pomiędzy sobą. Prawda? Natomiast Rosja, czy to w epoce wojny krymskiej, czy wojen napoleońskich, była traktowana jako kawałek rzeczywistości europejskiej. To jest to, co w pewnym momencie powiedział Talleyrand o Rosji, że Francja jest krajem europejskim zarządzanym przez barbarzyńcę, Rosja jest krajem barbarzyńskim zarządzanym przez Europejczyka w wypadku Aleksandra I. No, dlatego Rosja z Francją powinny współpracować.
Taki był wywód Talleyranda przed Kongresem Wiedeńskim. No więc dobrze. Musimy jasno powiedzieć, że Rosja nie ma ani przywództwa, ani elity, która nie jest barbarzyńska. Rosja barbarzyńska w sensie takim, jak Grecy używali określenia barbarzyńcy. Nie chodzi tu o stygmatyzowanie. Więc a Rosja I że nie jednocześnie można, swoim. w sensie, że nie można się z nimi dogadać, tak? Znaczy nie, Czymś nie można zewnętrznym, się z czymś nimi ciężko się dogadać dogadać. naszym językiem. Nie operują naszym językiem, nie operują naszym kodem wartości, nie operują naszym modelem myślenia. A jednocześnie przytłaczają nas choćby swoim rozmiarem geograficznym. Pamiętajmy, że Rosja jest 4 razy większa od Unii Europejskiej terytorialnie. Całe. No więc jednocześnie wciąga Europę w inny paradygmat myślenia. Można powiedzieć, że obecność Rosji w Europie w jakiejś mierze uwarunkowała myślenie Mackindera o Rimlandzie i Heartlandzie. Właśnie dlatego, że Rosja tworzyła byt pod tytułem Eurazja. Ten byt, który kłócił się z tym tradycyjnym modelem Europy. Pamiętaj, że w myśleniu europejskim aż do XVIII wieku było zakodowane poczucie jedności Europy. Owszem, bardziej Europy karolińskiej niż Europy dzisiejszej, ale do tej Europy karolińskiej Polska, czy Węgry, czy Skandynawia w mniejszym czy większym stopniu dołączyły i były akceptowane oczywiście z zastrzeżeniami. Natomiast wejście Rosji przewróciło europejski model myślenia. To nie jest kwestia tego, że budujemy wielki mur na granicy z Rosją i mówimy, że tam jest dzicz i niech się utopi. Nie. Tylko zmieniamy sposób traktowania Rosji. A zmiana sposobu traktowania Rosji, przypomnę to, co pisał zarówno Toynbee, jak Konieczny, że Rosja w Europie unieważnia potrzebę istnienia Polski i Szwecji. To jest oś myślenia tych wybitnych geopolityków, czy wybitnych badaczy historii cywilizacji. Wobec tego, jeżeli chcemy być znaczącym krajem europejskim, to musimy doprowadzić do tego, że Rosja przestaje być członkiem rodziny, a jest ważnym, daj Boże życzliwym, daj Boże jak najbardziej gospodarczo czy kulturowo integrującym się z nami, ale zewnętrznym sąsiadem Europy. To jest ten, w moim przekonaniu, to jest ten cel cywilizacyjny, który paradoksalnie napaść Putina na Ukrainę nam ułatwiła, czy być może w ogóle postawiła na porządku dziennym, bo przecież do niedawna trudno było nawet marzyć o tym, żeby usiąść z przywódcami Francji, Niemiec czy Włoch i powiedzieć, kochani, Rosja to nie jest Europa. W tej chwili ta argumentacja jest powszechnie przyjmowana. Tę argumentację niestety psuje nam Viktor Orban, ale Sikorski tego nie mówił, czy nie chciał powiedzieć, ale implicite wynika to z jego exposé, że to jest ten polski cel. Celem nadrzędnym dla nas w wymiarze taktycznym powinno być włączenie Ukrainy do zachodnich struktur integracyjnych. To pociągnie za sobą automatyczny akces Mołdawii, co oczywiste, i bardzo bliski akces Białorusi, co też właściwie jest nieuniknione. No, albo druga wersja jest taka, że Rosjanie będą Białoruś okupowali i będzie to
nowy okręg królewiecki w tym modelu myślenia, tylko pamiętajmy, że bardzo trudny do obrony, bo okrążony przez unijną i natowską Ukrainę z jednej strony, unijne i natowskie państwa bałtyckie z drugiej. Więc Białoruś przestaje być wtedy korytarzem, a jest właśnie takim cierniem czy pistoletem wymierzonym w Zachód i znajdującym się na obszarze właściwie zachodniej cywilizacyjnej hemisfery. I Dużo optymizmu w Twoich nie, to, to słowach. Oby nie, to no się to jest. spełnił się ten wariant optymistyczny rzeczywiście. Znaczy nie, no ja rysuję pewien program, który powinien być naszym programem politycznym. W dużej części, choć bardziej na zasadzie technologicznej, zarysował go Sikorski. Stąd wyraźne powiedzenie o naszej aktywnej roli w Europie, bo musimy być aktywnym członkiem Unii Europejskiej, bardzo aktywnym. Musimy zrealizować to, ten cel, którego byliśmy bardzo blisko na początku drugiej dekady XXI wieku, czyli znaleźć się w tym gremium decyzyjnym unijnym, w tym klubie grubych państw, jak to niekiedy mówiono, czyli Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Polska, jako ta grupa państw grających. Piąte koło wozu. No, nie piąte koło u wozu. Nam się udawało już. Piąty filar konstrukcji. No nie, ale z tym filarem to jest jeszcze bardziej. Zwróć uwagę na to, co mówili Hiszpanie i co mówiła pani Giorgia Meloni po ostatnim szczycie Trójkąta Weimarskiego, że tutaj sobie trójkę urządzają. Dyrektoria. To nie jest piąte koło u wozu Polska. Polska jest w tym wypadku jednym z kluczowych kół w tym europejskim wozie, jeżeli wydarzenia będą toczyły się w sposób przynajmniej zbliżony do pożądanego przez nas scenariusza. Zażartowałem, żeby cię sprowokować do bardziej dosadnej argumentacji. Znaczy nie, no piątym kołem u tego wozu zaczynają się właśnie, zaczynają być Włosi paradoksalnie, bo się nie bardzo potrafią ogarnąć. Jeżeli ten wóz będzie jechał na wschód, a nie ruszy na południe kolejny raz. Bo pamiętajmy, że nasza obecność w tej grupie decyzyjnej jest, i to kolejny element tej całej opowieści czy tego sporu, nasza obecność w tej grupie decyzyjnej jest w interesie Niemiec. Szczególnie, bo jeżeli Niemcy są same wobec pozostałych kół tego, czterech kół tego wozu, to w naturalny sposób są ciągnięte w kierunku południowym spraw Morza Śródziemnego. Bo te są dla Hiszpanów, dla Włochów i w dużym stopniu dla Francuzów kluczowe. Natomiast obecność Polski w tej grupie decyzyjnej przechyla szalę zainteresowań europejskich bardziej na północ, nawet nie na wschód, tylko na północ, co jest w głębokim interesie Niemiec, ale co nam daje również istotne pole gry z Niemcami. Bo to jest tak jak wewnątrz NATO. Jeżeli Europa się potrafi ogarnąć, potrafi być nie pomstującą na Amerykanów Francją, tylko potrafi być prawdziwym europejskim filarem NATO, to będzie niezbędne dla Amerykanów do tego, żeby utrzymać cały ten układ. Tak samo, jeżeli potrafimy zbudować sobie sensowną pozycję w Europie, będziemy dla Niemców partnerem niezbędnym, a jako niezbędny partner mającym możliwość stawiania warunków i znaczącego korygowania polityki całej Europy w tym kierunku, który dla nas jest pożądany. Słyszę coraz częściej z kuluarów europejskich, że w zachodniej Europie oglądają się coraz częściej na Polskę, wiążąc duże nadzieje
z nową koalicją, nowym rządem no i nowo starym premierem Tuskiem jest coraz częściej takie oczekiwanie, żeby Tusk coś zrobił, bo oni nie wiedzą, co robić, prawda? Co jest miarą pewnego kryzysu przywództwa w Europie. Tylko problem chyba trochę polega na tym, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, i tu przechodzę do puentującego wypowiedź pytania, że nie mamy za bardzo nic konkretnego do powiedzenia, tak? To znaczy sami nie wiemy, co mielibyśmy zrobić. Znaczy, no, próbujemy powiedzieć, że wiemy, próbujemy sobie to uporządkować. Jak mówię, wiemy mniej więcej, czego chcemy na wschodzie. Wiemy, że chcemy integracji Ukrainy, Mołdawii, w dającej się przewidzieć przyszłości Białorusi z Europą. Czyli chcemy rozszerzenia Europy do granicy cywilizacyjnej świata zachodniego. Bo tak naprawdę, jak przypomnisz sobie Huntingtona, to Huntington wyrysował linię podziału pomiędzy cywilizacją rosyjską i zachodnią w poprzek Białorusi i Ukrainy. To są jedyne dwa państwa chyba, które w zderzeniu cywilizacji, które okazuje się być księgą jednak proroczą, wykpiwaną przez wiele lat, to coraz bardziej proroczą w tej chwili. W tym zderzeniu cywilizacji są dwa kraje, jedyne dwa państwa podzielone granicą cywilizacyjną. Wobec tego można, posługując się tymi wielkimi kwantyfikatorami, można powiedzieć, że zderzenie cywilizacji rozstrzyga się tak naprawdę właśnie w wojnie na Ukrainie. To jest wojna o to, po której stronie znajdą się te dwa przedzielone państwa. Ale więc mamy pewną koncepcję, owszem, podważaną wewnętrznie, częściowo, ale jednak pewną koncepcję rozwoju Unii Europejskiej na wschodzie. Myślę, że powinniśmy bardzo wyraźnie doprecyzować naszą politykę wobec Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, bo ona jest kompletnie w proszku w tej chwili. A to jest ważny kierunek polityczny, gdzie też powinniśmy coś Europie zaproponować. Coś zaproponować Unii Europejskiej. No i wreszcie jest kwestia tego, jak podejdziemy do procesu reformy instytucjonalnej. Ja muszę powiedzieć, że jak słucham przedstawicieli poprzednio rządzącej koalicji, którzy teraz nie muszą specjalnie powściągać języka, to jak widziałem reakcję przedstawicieli tej koalicji na wystąpienie Sikorskiego, to byłem zaniepokojony. Bo wczoraj słucham byłego przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i jak się wydaje namaszczanego na takiego nowego specjalistę od spraw międzynarodowych w Prawie i Sprawiedliwości Radosława Fogla, który w debacie politycznej mówi wprost, że naszym celem jest powrót do Unii Europejskiej rozumianej jako strefa wolnego handlu. No hola, hola. Jeżeli to ma być nasza polityka, to oznacza, że my aktywnie uczestniczymy w budowaniu właściwie w destrukcji, nie w budowaniu, w destrukcji Europy i tworzeniu pola rozgrywki dla mocarstw zewnętrznych. Bo Europa wtedy będzie miała państwa wspierane przez Indie, agentów chińskich, agentów rosyjskich, agentów amerykańskich. Stanie się czymś takim, jak były Chiny w XIX wieku. To jest możliwy los Europy. Jeżeli Europa nie potrafi się mądrze integrować, tego programu mądrej integracji byśmy nie zaproponowali, to bo myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, chyba sami nie bardzo wiemy, jak on powinien wyglądać jeszcze z naszego punktu widzenia, bo oczywiście nie zrealizujemy tego. To nie jest tak, że jeden do jednego zostanie zrealizowany polski pomysł, ale doskonale wiesz, że w polityce jest coś, co określa się mianem tyranii papieru. Jak ktoś opracuje jakąś koncepcję, no to narzuca kierunek myślenia. Liberałowie
bo nawet nie chadecy, tylko liberałowie europejscy, wymyślili tę reformę instytucjonalną, którą przepchali przez Parlament Europejski. Ten projekt reformy instytucjonalnej jest zły, ale jest papierem. Staje się nagle podstawą do dyskusji, oczywiście odsądzaną od czci i wiary przez nasze środowiska. Nie chcą być prawicowe, bo to nie jest prawica, tylko taki miks. Nie chcę definiować na użytek tej dyskusji Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle tych nurtów wokół Zjednoczonej Prawicy, a nie jest to prawica. Jeden profesor kiedyś powiedział, że to prawicowo-lewicowa formacja no tak, no to kiedyś mówiono, że to jest pobożna lewica i tak dalej, no nieistotne. W każdym razie nie jest to klasyczne myślenie prawicowe, szczególnie konserwatywne, ale wszystko jedno. No, przepraszam. Nie jest to klasyczne myślenie prawicowe, zbudowane na wartościach konserwatywnych, więc z tym dajmy spokój. No, w każdym razie ta wizja twardego nie na wszystko jest kompletnie sprzeczna z polskim interesem narodowym, a jednocześnie wyborczo mam wrażenie, obecnie rządzący nie chcą iść za daleko w swojej opowieści o Europie, nawet jeśli ją mają, a prawdopodobnie jej o tyle nie mają, że w dużym stopniu nasze myślenie polityczne zostało zdefiniowane na zasadzie jedni mówią, to drudzy mówią, że to jest złe i właściwie tyle wystarczy. Nam brakuje refleksji nad tym, jakiej Europy potrzebujemy. Dlaczego Europa, no właśnie, bardzo brakuje, wydaje mi się. Natomiast dlaczego Europa jako strefa wolnego handlu byłaby sprzeczna z polskim interesem narodowym? Ponieważ bez czynnika przy elementarnej integracji politycznej Europa staje się polem rozgrywki mocarstw. Europa, żadne z państw europejskich, to powtarzam z uporem, ani Wielka Brytania, ani Niemcy, ani Francja, nie mówiąc o innych krajach, żadne z państw europejskich nie ma wystarczających możliwości i zasobów, by uczestniczyć w nowym koncercie mocarstw, który się wykluwa na świecie. Bo to jest koncert mocarstw cywilizacji. Cywilizacją są Chiny, cywilizacją są Indie, cywilizacją są Stany Zjednoczone. Wcale nie tożsamą z Europą. Cywilizacją jest Rosja. Być może cywilizacją będzie jakaś reprezentacja Ameryki Łacińskiej, Brazylia bądź jakiś nowy Mercosur pogłębiony. Natomiast w zderzeniu z 1,5 miliardowymi Chinami czy Indiami, przepraszam, no 100-milionowe Niemcy czy jeszcze mniejsza Francja, to jest karzełek. Nawet jeżeli no, Niemcy patrzymy mają na... 80 milionów mieszkańców. No, 8... Już załatwiłem im Anschluss jeszcze. Dlatego mówię, że 100 milionowe. No, mówi, że jest 100 milionów niemieckojęzycznych Europejczyków. Okej. No, w każdym razie to nie jest partner. No, zwróć uwagę, że Niemcy chyba w przyszłym roku... Gospodarka niemiecka, jeśli idzie o wielkość PKB, spadnie poniżej Indii. I więc... Tak, o tym też przecież piszę w swojej książce, prawda? Gdzie jasno stwierdzam, że nie ma już mocarstwowości w Europie. No więc Europa, żeby uczestniczyć w grze, żeby być przy stole, a nie w menu, musi występować jako jedność. Unia Europejska w obecnym kształcie daje tę szansę, ale Unia Europejska jest przedziwnym miksem, bo to jest trochę traktat międzynarodowy i do tego wymiaru chciałby ją sprowadzić pan Fogiel. Ale Unia jest w ogromnym stopniu bytem konfederacyjnym,
i Unia ma coraz więcej elementów federacji. To jest bredzenie, przepraszam, mówienie, że stracimy tożsamość narodową. Nie, Europa jest zbiorowiskiem narodów. Paradoksalnie tylko Europa jest zbiorowiskiem narodów, bo i w Azji, i w Afryce, i w Ameryce Południowej narodów w rozumieniu europejskim nie mamy. Natomiast tutaj są te wspólnoty narodowe, które muszą stanowić element jakiegoś przyszłej konstrukcji politycznej. Zresztą, jak popatrzymy na to myślenie właśnie federalistyczne europejskie, to którego modelem w pewnym momencie były różne pomysły francuskie, to zwracam uwagę, że jednym z kluczowych elementów w dziedzinie kultury w Europie była obrona tożsamości kultur narodowych. Nie kultury europejskiej jakiejś, bo tej ta jest, ale to jest ten rama, w których się mieszczą kultury narodowe. W słusznej obawie przed dominacją kulturową amerykańską. Więc Europa narodów tak, ale Europa dość mocno zintegrowana tak, żeby mogła mówić jednym głosem na zewnątrz, bo w przeciwnym razie nas rozegrają po prostu. Mówię, znajdziemy się w takiej Jasna, sytuacji, w klarowna. jakiej znalazły się Chiny po wojnach opiumowych, kiedy były rozszarpywane przez mocarstwa ościenne, które sobie tworzyły własne strefy wpływów. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli Europa byłaby Europą marzeń, nie wiem, Saryusza Wolskiego, bo z żalem konstatuję jego ewolucję, bo ja Jacka ceniłem zawsze i bardzo lubiłem, ale jeżeli będzie to Europa dorysowana przez Saryusza Wolskiego w ostatnich dniach, to będzie to Europa, w której będzie strefa wpływów chińskich, indyjskich czy rosyjskich przenikała się pomiędzy sobą i co więcej, taka Europa niezintegrowana prowadzi w sposób właściwie niemożliwy do zatrzymania do tego, że prędzej czy później zostanie podpisany nowy pakt Ribbentrop-Mołotow. Bo w naturalny sposób kto będzie tym graczem grającym z Rosjanami? Niemcy. A wtedy Polska przestaje być potrzebna. Bo Francuzi mogą być przedstawicielem chińskich interesów, nie wiem, Włosi amerykańskich, to już w tej chwili mniejsza o to, ale w naturalny sposób niezintegrowana Europa uruchamia to imadło, które było przekleństwem naszej historii ostatnich 300 lat. Jasna, klarowna argumentacja za tym, żeby Unia jednak była podmiotem geopolitycznym, co też mocno akcentował minister Sikorski. Natomiast chciałem się zapytać o interesujący dwugłos w sprawach polityki zagranicznej i generalnie rzeczywistości międzynarodowej, który mamy ostatnio, bo z jednej strony mamy dość optymistycznego Sikorskiego, który akcentuje ten pozytywny plan polityczny. Zwycięska Ukraina, wprowadzona następnie do Unii, zmiana pozytywna, duża geopolityczna w regionie z tym związana i tak dalej. A z drugiej strony mamy Tuska, który wbrew wieloletnim praktykom swojego obozu mówi ostatnio regularnie o wojnie. O tym, że jest epoka przedwojenna w jednym tygodniu, w drugim, że znowu jak nie będziemy gotowi, spotka nas wojna, że już pomijam oceny sytuacji na froncie jako krytycznej, ale mniej więcej raz na tydzień Tusk wygłasza jakąś mocną tezę na temat sytuacji wojennej. Zresztą w zeszłym tygodniu mówił też o tym, czy sytuacji przedwojennej, prawda? W kontekście oczywiście zagrożenia rosyjskiego, jak rozumiem związanego z tym, za każdym razem to się gdzieś tam przebija, że jak Ukraina padnie, to Rosja będzie zagrożeniem za parę lat, prawda? W związku z czym Tusk jest tutaj, prezentuje wizję pesymistyczną. Interesujący dwugłos, prawda? I zastanawiam się, czy to jest jakaś gra w dobrego i złego policjanta w świadomie rozegrana, gdzie z jednej strony
Sikorski ma odpowiadać za ten pozytywny, mobilizować pozytywnym przekazem, a Tusk mobilizować alarmizmem wojennym i negatywnym przekazem? Przekaz Tuska nie jest negatywny. Przekaz Tuska jest, jest przekazem alarmistycznym rzeczywiście, że, ale w gruncie rzeczy oni się uzupełniają, bo Tusk mówi, jak się nie ogarniemy, to wejdziemy w wojnę. Czyli on jest historykiem i myśli kategoriami pewnych analogii historycznych, no my rzeczywiście znajdujemy się w sytuacji takiej, jak Europa znajdowała się w latach 30. Czy w pierwszej dekadzie XX wieku, u progu dwóch wojen światowych. Napięcia zaczynają narastać, jednocześnie poziom przygotowania obywateli do wojny jest stosunkowo niewielki. Otóż ja mam wrażenie, że jest tak, że Sikorski zarysował koncepcję optymistyczną, czyli tego, co możemy i co powinniśmy robić, żeby skonsumować sytuację niewojenną, a Tusk mówi, jak tego nie zrobimy i to nie w wymiarze polskim, tylko w wymiarze międzynarodowym, to ten miecz Damoklesa nam spadnie na szyję. I rzeczywiście wypowiedzi premiera są alarmistyczne, no ale to są wypowiedzi obliczone na, mam wrażenie, na mobilizację społeczeństwa. To rzeczywiście to poczucie zagrożenia wojną jest poczuciem, które chyba gdzieś od lat 50. Tak mocno nie było obecne w myśleniu Polaków, bo niekoniecznie Europejczyków zachodnich. Natomiast w Polsce, ja ci powiem, że mnie zaszokowało, jak rozmawiałem z moim wnukiem. Młody człowiek, uczeń trzeciej klasy podstawówki, który mi mówi, że on się bardzo denerwuje. No co cię denerwuje? Bo ja się boję wojny. Jeżeli to mówi dziewięciolatek, to on się boi wojny. Dziewięciolatek, który gdzieś słyszy rozmowy dorosłych, gdzieś rzuci okiem na jakiś program telewizyjny, gdzieś zajrzy do internetu, bo jest od niego zresztą też, rodzice go trochę od internetu szczęśliwie izolują, nadmiernego używania. No to znaczy, że to jest problem, z którym się zmaga bardzo wielu ludzi w Polsce. I ja mam wrażenie, że ten dzwonek alarmowy, z którym chodzi Donald Tusk, to jest raczej dzwonek alarmowy obliczony na to, żeby uświadomić Niemcom, Francuzom, Austriakom, Włochom, że żarty się skończyły, że w tej chwili znajdujemy się pod ciśnieniem czasu. Bo pan, jak patrzymy z perspektywy historyka, to ja przypominam, że plany gospodarcze i plany wojenne II Rzeczpospolitej były takie, że mniej więcej w roku 1942-1944 będziemy gotowi do wojny, będziemy zmodernizowani. No, tych 3-5 lat zabrakło. Tak. Więc Tusk dzwoni tym dzwonkiem alarmowym i mówi, pamiętajcie, że wojna, że zagrożenie to jest rozpięte w czasie. I tego czasu mamy bardzo mało. A z kolei Sikorski wychodzi z pewną wizją, że będzie ok, jeżeli zrealizujemy te cele minimalne, czyli zmobilizujemy świat zachodni. Ja dodam jeszcze, że oczywiście w wypadku obu panów to są również pewne, może nie ambicje, bo to zostanie źle zrozumiane, cechy osobiste, bo rzeczywiście Tusk w tej chwili właściwie obok Sarkoziego i być może Giorgi Meloni
jest na pewno jednym z kluczowych, nie Sarkoziego, tylko Macrona, przepraszam. Obok Macrona i Giorgi Meloni jest jedną z nielicznych wyrazistych postaci europejskiej polityki, a być może nawet najsilniejszą osobą w formule zdolności do przewodzenia Europie. Z kolei Sikorski no jest... Osobowością może tak, ale nie stoi za nią odpowiednia potęga No państwa. tak, no osobowością, a z tą potęgą to no jednak w Europie kluczową rolę w tej chwili będą odgrywały zdolności wojskowe i zdolności obronne. Jeżeli będziemy się modernizowali w takim tempie i w taki sposób, jak planujemy, no to będziemy tutaj poważnym bardzo graczem. Staniemy się graczem wagi ciężkiej w wymiarze europejskim w dziedzinie obronności. A poza tym, no, Właśnie tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo to jest jasne, ale... Jedno zdanie jeszcze, a poza tym kluczem do polityki europejskiej jest coś innego. Kluczem do polityki europejskiej jest zdolność koalicyjna, jest zdolność budowania poparcia dla swojego sposobu myślenia, swojego stanowiska, swojego przywództwa. I myślę, że ten zwrot, zresztą zasygnalizowany przez Sikorskiego ku Skandynawii, państwom bałtyckim, zwrot na północ, ma być również tym wzmocnieniem możliwości polskiego przywództwa. Bo o ile oczywiście Polska nie może się równać gospodarczo nawet z Włochami, no to Polska plus Szwecja plus Finlandia plus Bałtowie plus być może Dania, która po wyjściu Brytyjczyków z Unii Europejskiej jest trochę osamotniona politycznie, a to już jest inny trochę ciężar gatunkowy, prawda? Zgoda. To jest jasna argumentacja, natomiast pytanie brzmi, czy my sami robimy wystarczająco dużo, no bo z jednej strony oczywiście na tle mizerii, niesłychanej mizerii zachodnioeuropejskiej, no to wyrastamy na prymusa tutaj modernizacji wojska, ale i rozbudowy wojska, ale z drugiej strony, no jeżeli bierzemy pod uwagę te widełki czasowe i patrzymy na przykład na praktykę tworzenia fikcyjnych stanów osobowych w armii w dużej mierze za poprzedniego rządu, którą obecna koalicja, gdy była w opozycji, ostro krytykowała, że to jest, prawda, usypianie czujności, ściema i tak dalej. A teraz robi to samo, prawda? Znaczy Kosiniak-Kamysz dzisiaj ogłasza, że 220 tysięcy żołnierzy będziemy mieli w tym roku. To już prawie 300 tysięczna armia za pasem, podczas gdy realnie jest ich dużo mniej, prawda? To tak można podawać, tylko licząc tych wszystkich medyków, techników i tak dalej. Generalnie w polityce bezpieczeństwa nie widzę jakichś głębszych zmian. Jest ona kontynuacją polityki pisowskiej z pewnymi niewielkimi korektami. Także no, sam mówiłeś niedawno tutaj w rozmowie, że 100. amunicji produkujemy tej co Rosja, prawda? No więc czy to jest rzeczywiście mocny argument? Czy my możemy rzeczywiście czuć się pewni dobrze wykonanego zadania? Nie, no to znaczy, oczywiście, że nie. Ja myślę, że potrzebne jest zredefiniowanie naszych działań w kwestiach bezpieczeństwa w kilku dziedzinach, poczynając od konieczności odbudowy polskiego przemysłu obronnego, bo on jest w ruinie rzeczywiście, bo myśmy sobie kupowali na razie na papierze Abramsy, samoloty, to tam, to owo, natomiast kompletnie zaniedbując budowę zaplecza przemysłowego, które zostało rzeczywiście zrujnowane i jego odbudowa jest absolutnie, absolutnie zadaniem priorytetowym. Musimy mieć możliwość, tylko właśnie sami tego nie udźwigniemy. Musimy te możliwości możemy zbudować w kooperacji i z partnerami unijnymi, czyli Francją, Niemcami, Włochami i w kooperacji z Brytyjczykami również, żeby budować wspólnie ze Szwedami pewne projekty sprzętowe i to powinniśmy robić bardzo szybko i bardzo zdecydowanie. Tutaj jest rzeczywiście sytuacja fatalna. A druga kwestia to jest bardzo trudne dla polityków, ale coraz częściej pojawiające się w przestrzeni publicznej stwierdzenie, że kluczem do sukcesu jest zbudowanie zasobu rezerwistów. A zbudowanie zasobu rezerwistów oznacza albo
powrót do poboru, na co chyba nikt się politycznie jeszcze nie zdecyduje. Chociaż krążą słuchy, że trwają przymiarki tam i konsultacje na zaciszu gabinetów. Trwają konsultacje, natomiast politycznie jest to śmiertelnie ryzykowne. Boję się, że to jest decyzja, którą będzie trudno jakimkolwiek politykom podjąć. Natomiast to, co moglibyśmy zrobić, to budowanie zaplecza i rezerwy poprzez powrót przynajmniej dwóch rzeczy. Poprzez powrót czegoś, co ja z mojego dzieciństwa i ze studiów oczywiście pamiętam jako coś wyśmiewanego, tylko wyśmiewanego, bo to było w rzeczywistości pół okupacji sowieckiej państwa. Natomiast odbudowa przysposobienia obronnego w szkołach, opartego o wizję generalną obrony cywilnej, której nie mamy. I druga rzecz, powrót szkolenia wojskowego studentów, bo pamiętajmy, że niekoniecznie potrzebne jest tam mięso armatnie w postaci żołnierzy biegających po lesie z karabinem, tylko potrzebni są ludzie, którzy obsługują nowoczesny sprzęt wojskowy. Wobec tego bez szkolenia wojskowego studentów nie będziemy mieli potencjalnej rezerwy. To są dwie rzeczy, które można zrobić bez wielkiego bólu społecznego, bo rzeczywiście dopiero głębokie poczucie zagrożenia spowoduje, że obywatele zaakceptują powrót do obowiązkowej służby wojskowej. Więc na dwie rzeczy oczywiste, które stoją, obie bardzo trudne, bo odbudowa przemysłu obronnego wymaga po pierwsze inwestycji, których nie da się pokazać na defiladzie, tak jak tych kupionych koreańskich samolotów, a po drugie wymaga czegoś, na co będzie wrzeszczała obecna opozycja, wejścia w układy kooperacyjne z silniejszymi przemysłowo państwami europejskimi, nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego, że trzeba w wypadku zagrożenia wojennego skracać łańcuchy dostaw. Poza tym doświadczenie, muszę powiedzieć, że doświadczenie ustawy kongresowej o pomocy dla Ukrainy, myślę, że wszystkich sojuszników Stanów Zjednoczonych skłoniło do tego, żeby poszerzać, nie zrywać więzi oczywiście, ale poszerzać własne kompetencje obronne, ponieważ w dowolnym momencie możemy stać się zakładnikami dowolnego wewnętrznego, drugorzędnego sporu amerykańskiego. Każdy z nas. Bo tymi zakładnikami byli nie tylko Ukraińcy, ale Tajwańczycy, byli Izraelczycy. A wróćmy do tego. Czas w polityce jest monetą najcenniejszą. Tego czasu mamy mało i o tym, tym alarmuje Tusk. A z kolei, jeżeli ten czas dobrze wykorzystamy, to możemy mieć ten uroczy obraz nakreślony, pozytywnie nakreślony przez Sikorskiego. Jasne. Nasz czas też dobiega końca, ale zanim to się stanie, chciałem Ci jeszcze zadać dwa pytania krytyczne typowo o przemówienie Sikorskiego. Prośba o zwięzłe odpowiedzi, dobrze? Jedno jest takie, że minister Sikorski na początku zaraz swojego przemówienia wezwał do zgody narodowej w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, co myślę, że bliskie jest nas obu sercom i wielu podobnie myślących do nas państwowców. Natomiast chwilę później wygłosił tyradę antypisowską, w której właściwie proponując nową formułę dialogu, zażądał, żeby opozycja obecna zrezygnowała z wszystkich swoich głównych myśli w polityce zagranicznej i wymyśliła się zupełnie na nowo. Dał też wykład obszerny, który był takim jakby akademickim ex cathedra tłumaczeniem politykom opozycji, czym jest polityka zagraniczna, czym jest Unia Europejska i tak dalej. Niezwykle protekcjonalne, no i kompletnie niesłużące dialogowi, no bo przecież można zgadzać się lub nie zgadzać z tymi pomysłami na politykę zagraniczną PiS-u, oceniać jego dorobek w tej dziedzinie różnie, natomiast nawet nie zgadzając się, no to jeżeli chce się budować dialog, no to przecież jest jasne, że w ten sposób się tego nie zrobi.
Zgoda, natomiast myślę, że ten pomysł brał się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z napięć, które istnieją realnie pomiędzy i Pałacem Prezydenckim, i obozem pisowskim, a rządzącymi, właśnie szczególnie w dziedzinie polityki zagranicznej. A po drugie, i może ważniejsze, no jeżeli się statku czy okrętu, jak kto woli, przestawi o 180 stopni, no to trzeba to uzasadnić. Bo to przecież tak naprawdę opowieść Sikorskiego to jest opowieść o zwrocie właściwie prawie o 180 stopni w polskiej polityce. No może o 120. Więc żeby ten zwrot mógł się odbyć, to go trzeba uzasadnić i stąd ta część krytyczno-wykładowa, mam wrażenie. Natomiast rzeczywiście fundamentalną kwestią jest zbudowanie konsensusu wokół głównych celów polskiej polityki zagranicznej, a z tym jest niestety marnie. Okej. Okay. A druga sprawa, bo powiedziałeś, że pozytywnie oceniasz całość wystąpienia. Natomiast ja muszę przyznać się, że jak słuchałem tego, to miałem wrażenie, że ono było strasznie nudne w gruncie rzeczy. Poza oczywiście tą polemiką ostrą z PiS-em, no ale to takie powiedzmy dla podjudzenia ludowych emocji i paroma takimi ciekawymi nowymi elementami. No to miałem wrażenie, że po pierwsze wszystko to już słyszałem, z wyjątkiem tam poparcia dla Trójmorza, to ciekawe, prawda, tam kilku jeszcze elementów w pomniejszych wystąpieniach Sikorskiego. Po drugie, było to mało wizjonerskie, bardzo takie buchalteryjne, mało strategiczne, takie wręcz urzędnicze. Dużo liczb, empirii, no ale to takie bardziej dla wiceministra lub nawet dyrektora departamentu typowe przemówienie. Nie miałeś takiego wrażenia? No nie, ja jednak miałem wrażenie, że za tym przemówieniem stoi wyraźna wizja Polski w Europie, Polski, która umacnia się w Europie dla dwóch celów. Nie dlatego, żeby się umacniać dla umacniania, tylko po pierwsze, żeby uratować link transatlantycki, a po drugie, żeby zdobyć wsparcie dla naszej wizji tyczącej Ukrainy. Czy było buchalteryjne? No, zawsze przemówienie typu exposé, zwłaszcza po tylu latach, musi być buchalteryjne. Wiesz, ja pamiętam, jak pisałem któreś z exposé premiera Buzka i przez gapiostwo pominąłem jeden z krajów wśród ważnych wyliczanych przez premiera. Więc miałem natychmiast wizytę ambasadora tego kraju, to kraj poważny, który przyszedł z pytaniem, czy no właśnie nasza polityka się zmieniła, bo oni nie byli wymienieni. Więc pamiętajmy o tym, że exposé wygląda trochę tak, jak w wywiadzie figurowym program obowiązkowy, że trzeba pewne figury koniecznie wykreślić. To powoduje, że to jest nudne, jak do tego dołożymy rzeczywiście bardzo mocną tą część polemiczno-wykładową, no to zostaje już na tę prezentację wizji pozostaje miejsca niespecjalnie dużo. Na tym wizja. Może warto było wydłużyć o 15 minut i żeby ta wizja, bo zgadzam się, stoi za Tak, tym wizja, tylko tylko ta wizja, wizja, poza tej wizji tym było mało w samym promowaniu. wizja może być niebezpieczna. Bo tam, gdzie te elementy wizjonerskie się pojawiły, właśnie to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli to stwierdzenie, że staniemy być może przed dylematem, czy nie musimy się zgodzić na rezygnację z systemu głosowania w zamian za wejście Ukrainy. To jest takie klasyczne mięso polityki. Tak wyglądają negocjacje polityczne. To sprawa dotyczy spraw fundamentalnie ważnych dla nas, prawda? Zasygnalizował to Sikorski, został zboksowany z każdej strony możliwej. Więc w momencie, gdyby No, zaprezentował bardziej z tej szerszą umownej wizję, prawej, prawda? no tak, tylko gdyby zaprezentował szerszą wizję, to prawdopodobnie te ciosy by szły nie tylko z naszej prawej strony. I z lewej za chwilę, bo jak przypadkiem nie zbudujemy 40 pensjonatów pięciogwiazdkowych dla migrantów, to możemy oberwać z lewej strony z kolei. A poza tym, co ważniejsze,
W tej chwili jesteśmy w Europie w takiej sytuacji, w której dobrze jest trzymać, jak to się mówi, karty przy sobie. Nie wystawiać się, zwłaszcza w perspektywie, bo w tym momencie to było wygłaszane, nie wystawiać się w perspektywie wyboru do Parlamentu Europejskiego na ataki przeróżnych grup. Wobec tego pewien poziom dyplomatyzowania w tego typu wypowiedzi to jest również nie dawanie paliwa, nie wiem, AfD, bo załóżmy, że Sikorski by powiedział, możemy wygrać w bitwę pod Połtawą, tak? Szwedzi się ucieszą jak dzieci naturalnie, natomiast AfD w Niemczech natychmiast nakręci propagandę o eliminowaniu wrogości polskiej antyrosyjskości i tak dalej. I takich elementów wizja powoduje kontrakcję. A w sytuacji bardzo trudnych wyborów do Parlamentu Europejskiego to nie był dobry moment na stawianie mocnych, ryzykownych tez. O ile wiem, minister w tych zamkniętych spotkaniach rządowym i komisyjnym mówił mocniej i bardziej wizjonersko. Tak sobie myślałem, że może też mieć w pamięci diktum premiera Tuska, który lata temu zasłynął ze stwierdzenia, że jak się ma wizję, to trzeba iść do lekarza, a nie do polityki. No tak, ale myślę, że Tusk w tej chwili bardzo wyraźnie zmienił tę narrację. No, ta narracja, znaczy uświadomił sobie, że opowieść o ciepłej wodzie w kranie to za mało. Że nie bez powodu. Nie bez powodu Amerykanie w pewnym momencie wymyślili opowieść o locie na Księżyc, bo społeczeństwo potrzebuje wielkiego marzenia. I opowieść o epoce przedwojennej uzupełniana opowieścią o zwycięstwie Ukrainy i rewolucji geopolitycznej pozytywnej w regionie jako żywo kontrastuje z dawną opowieścią o wodzie w ciepłym kranie. Dziękuję. Musimy kończyć na dziś. Dziękuję Ci bardzo, Marku, za Twój czas i wiedzę i ciekawe myśli. Państwu za uwagę. To był Jerzy Dziękuję Marek bardzo. Borkowski w programie Pomówmy Realnie. Zapraszam na kolejne odcinki we wtorki o 17, a także codziennie na łamy Nowej Konfederacji. Pozdrawiam serdecznie.